poruszymy ten temat dotyczący przeżywania czyśćca w życiu ziemskim, trzeba chwileczkę zatrzymać się w ogóle na czyśćcu. Dlaczego? Choćby dlatego, że wiele osób jest w różnych grupach modlitewnych, a nie wierzy w istnienie czyśćca i jakby takiej ciągłości naszego życia tutaj ziemskiego z tym życiem, które w swoim ciągu dalszym, to też trzeba dobrze usłyszeć, to nie jest drugie życie po śmierci, to nie jest jakieś nowe życie, to jest ciąg dalszy naszego życia, które się toczy po śmierci. I tu już też niektórzy katolicy mają problem z wiarą w życie wieczne i to nie jest na wyrost, naprawdę. W piątek rozmawiałam z panią, która jest w neokatechumenacie. Jest bardzo mocno zaangażowana w tę grupę, działa bardzo gorliwie i po prostu Pan Jezus dotarł do jej serca i chciała włączyć się do apostolstwa. I tak jakoś rozpaliło ją to pragnienie, że się podzieliła ze swoją koleżanką, która też jest na drodze, jak to oni mówią. No i ona co powiedziała? Mówi, jak to, chcesz się modlić za zmarłych? Za dusze czyśćcowe, jak w ogóle nie wiadomo, czy czyściec jest i nie wiadomo, czy trzeba się za nich modlić, a w ogóle skąd wiesz, że ktoś jest w czyśćcu? No i ona mówi, mało brakowało siostro i już bym nawet do siostry nie zadzwoniła. Ale to pragnienie takie w sercu, które odczuwała, takie przynaglenie, pozwoliło jej sięgnąć jednak po telefon i zadzwonić. I ja jej powiedziałam, że jest dogmat wiary. Ja mówię, proszę powiedzieć tej swojej koleżance, że jest dogmat wiary Kościoła katolickiego. Więc jeżeli w to nie wierzy, jest poza Kościołem katolickim. Więc w jaki sposób ona jest na drodze neokatechumenalnej, skoro to też jest katolickie. Już pominąwszy, ja się nie odnoszę tutaj do neokatechumenatu, żeby ktoś mi tutaj nie zarzucił. Ja tylko podaję przykład osoby zaangażowanej w życie Kościoła, będącej we wspólnocie, która ma solidną formację. I ona mówi, że nie ma czyśćca. Więcej, spotykam kapłanów katolickich, którzy mi to mówią. Więc to nie jest wcale oczywiste, że katolicy wierzą w dogmat wiary podany przez sobory, przez kilka ostatnich soborów. Ta prawda wiary była powtarzana. Jest czyściec, takie jest nauczanie Kościoła katolickiego. Jest taka możliwość, że jeżeli ktoś nie dopełni tutaj na ziemi oczyszczania swojego serca ze skutków swoich grzechów, to Bóg w swoim miłosierdziu, pochylając się nad nami, daje nam taką możliwość, żeby jeszcze dokończyć zdejmowania ze swojego serca tych ciężarów, tych jakichś zabrudzeń, które są wynikiem naszych decyzji. Wiadomo, że wszyscy jesteśmy grzesznikami i w naszym życiu nie ma takiej możliwości, żebyśmy się kiedyś nie potknęli. Po prostu każdy z nas grzeszy, tak mówi święty Jan, pisząc w swoich listach, że jeżeli ktoś myśli inaczej, to jest kłamcą. Wszyscy grzeszymy i wszyscy zaciągamy jakąś winę, jakieś długi tutaj wobec Pana Boga i wobec bliźniego. I to trzeba zdjąć ze swojego serca, żeby móc oglądać Boga po tamtej stronie. Jeżeli nie zdążymy, bo człowiek czasami nawet nie zdaje sobie sprawy, jak daleko jego grzech sięgnął i dlatego ta pokuta czasami nie sięga we właściwy sposób, żeby móc w pełni z tego się uwolnić. I czyściec jest Bożym miłosierdziem i tylko i wyłącznie w takim kluczu trzeba patrzeć na czyściec. Jeżeli wyłączymy miłość i miłosierdzie Boże, czyściec stanie się salą tortur. A on nie jest salą tortur. Jeżeli ktoś po prostu nie będzie w tym nurcie Bożej miłości i miłosierdzia
postrzegał tę rzeczywistość oczyszczenia, to będzie to dla niego tylko coś zewnętrznego, coś, co spada na człowieka nie wiadomo dlaczego, jakieś cierpienie, tak jakby tego cierpienia za życia było za mało, to jeszcze Pan Bóg może tam troszeczkę poznęca się nad nami, bo przecież ma upodobanie w tym, żeby nad nami się znęcać. Tak niektórzy myślą. I dlatego boją się Pana Boga, dlatego też boją się tego oczyszczenia, boją się śmierci i ten lęk nakręca tych ludzi i właśnie jakby sami się tutaj karzą w ten sposób tym myśleniem. Wszystko, co dał nam Bóg, jest dla naszego dobra, dla tego, żebyśmy byli w pełni szczęśliwi. Gdyby nie było czyśćca, moi drodzy, wiele osób, które nawracają się w ostatnim momencie swojego życia, a więc odchodzą z ogromnym ciężarem, ponieważ nie pokutowały za swoje grzechy. Może sami, może ktoś im wymodlił to zwrócenie się do Pana Boga przed śmiercią. Wymknęli się temu po prostu, kto chciał ich pogrążyć w ciemności w ostatniej chwili. I teraz, gdyby Bóg w swoim miłosierdziu nie dał nam możliwości oczyszczania w stanie czyśćca, musielibyśmy czekać na widzenie Boga do końca świata. A minęło już 20 wieków. Więc chyba lepiej, jeżeli to oczekiwanie na spojrzenie prosto w twarz miłości, która nas stworzyła, to jest to, co jest niebem. Jeżeli po nieznacznym skarceniu, jak mówi Pismo Święte, będziemy mogli jednak zobaczyć wcześniej. A nie, ja nie wiem kiedy, nikt z nas nie wie, kiedy przyjdzie Jezus. Wprawdzie do Alicji Pan Jezus mówi, że już niebawem, ale to niebawem mówił też do apostołów, prawda? Więc mamy już 2000 lat i jeszcze trwa niebawem. To nie wiemy, ile jeszcze tysięcy lat potrwa to oczekiwanie na przyjście powtórne Pana Jezusa. I co znaczy to, że już jest czas bliski, tego nie wiemy. Ale niemniej to miłosierdzie Boże jest ogromne, że pozwala nam oczyścić się i stanąć przed Bogiem jako Jego dzieci i ucieszyć się tym, że wchodzimy w tę rzeczywistość, którą nam Pan Jezus przygotował. Bo sam nam o tym powiedział. Idę przygotować wam miejsce. Dla każdego z nas jest miejsce w niebie. Jest tylko kwestia, czy je tam znajdziemy, czy nie. I w czyśćcu osoby cierpią, dlatego że zaciemniły sobie swoimi grzechami, skutkami grzechów, możliwość widzenia drogi. Nie mogą znaleźć drogi do swojego mieszkania. To mieszkanie jest przygotowane, a nie mogą stać się domownikami nieba. Domownikami ziemi już nie są, więc są bezdomni. I tak jak bezdomny po prostu są w pewien sposób i dla siebie samych nieprzyjemni i nie odczuwają komfortu życia, nie odczuwają tego szczęścia, do którego zostali wezwani, a więcej, mają jeszcze takie poczucie, że sami sobie to przygotowali. Bo to nie Pan Jezus zatrzymuje człowieka, ani Bóg Ojciec przed bramą nieba, ale człowiek sam siebie stawia w takiej sytuacji poprzez swoje życiowe wybory, poprzez to, w jaki sposób żyje tutaj na ziemi. Więc ta rzeczywistość nieba jest otwarta przed każdym człowiekiem. Tylko jeżeli ktoś nie widzi tej drogi, to na razie nie może dojść. Ta droga będzie się rozjaśniać, jakby uwidaczniać te znaki drogowe, będą się pokazywać te drogowskazy, które będą wiodły, ale dopiero jak człowiek zacznie odzyskiwać wzrok. Dopiero jak zacznie widzieć to. A ta niemożność widzenia pochodzi od naszej grzeszności. Nie od tego, że Pan Bóg zasłania nam oczy. Pan Bóg jest przed naszymi oczami w czyśćcu. Gdyby Go tam nie było, to by było piekło. Bóg jest w czyśćcu.
Bóg jest tam miłością oczyszczającą. Miłością, która daje nam możliwość upiększenia naszego serca. W takim kontekście pozytywnym, do czego też zachęcał Alicję Lęczewską Pan Jezus, jest widzenie czyśćca od strony nie tego, co trzeba zrzucić, tylko czym trzeba się napełnić. Jeżeli chcemy być w niebie, musimy wypełnić swoje serce miłością. I ten niedostatek miłości, to jest to, co sprawia cierpienie w czyśćcu. To, że nie mam serca w pełni gotowego na spotkanie z Bogiem. Jakakolwiek przestrzeń niezajęta przez miłość w naszym sercu będzie czyniła nas niewidomymi i obolałymi. Będziemy cierpieć, ale będziemy cierpieć z miłości. To jest przyczyna cierpienia po tamtej stronie. To wielu teologów tam i mistyków próbowało porównywać to cierpienie do różnych rzeczywistości, ale no, takim cierpieniem z miłości, o którym też pisze Pan Jezus i posługuje się takim porównaniem, mówi, że kobieta, która rodzi dziecko, doświadcza bólu, ale kiedy już urodzi dziecko, zapomina o tym bólu. No, może się tak zdarzyć, że kobieta rodzi i przeklina to dziecko, które jej przysparza bólu, ale to są pewne wyjątki i to też wynika z grzechu, prawda? Ta osoba jest zaślepiona grzechem. Jeżeli ktoś ma w sobie miłość, to po prostu widok dziecka odejmuje wszelki ból. Już kobieta nie pamięta o tym, że właśnie to ją bolało. Już patrzy tylko na cud, że ma przed sobą owoc miłości. I tak też jest w stanie czyśćca, że te bóle rodzenia się dla nieba są rzeczywiście związane z cierpieniem. Ale kiedy już się stanie u progu domu Ojca, kiedy tam Ojciec wyciągnie do nas ramiona, zapomina się o wszystkim, już tylko człowiek rzuca się w ramiona miłości. I teraz, moi drodzy, jeżeli wiemy, że czyściec jest Bożym miłosierdziem, jeżeli wierzymy, że jest, tak jak podaje nam Kościół katolicki, to też nasza wiara mówi nam, że niekoniecznie napełnianie swojego serca miłością musi mieć swoje dopełnienie po śmierci. Można to uczynić tutaj. Można tak przeżyć życie, żeby z sercem czystym stanąć w chwili śmierci przed Panem Bogiem. Ale żeby móc rzeczywiście po to sięgnąć, trzeba otworzyć się na to wszystko, co daje nam Pan Bóg przez Kościół. W katechizmie Kościoła katolickiego będziecie mieć napisane o tym, że jeżeli człowiek podejmie w pełni drogę nawrócenia tutaj, to nie jest nic innego. Trzeba się po prostu nawrócić i podjąć odnowę swojego życia. I jak najpełniej otworzyć się na rzeczywistość Boga w moim życiu. Wtedy zmienia się i myślenie, zmienia się działanie, zmieniają się pragnienia, kierują się już do czego innego. Już człowiek inaczej funkcjonuje. Ten, który spotkał Boga i zapragnął Go z całego serca w swoim życiu, niemożliwe, żeby nie chciał się zmienić, bo sam zobaczy, że wiele w nim nie pasuje do obrazu człowieczeństwa, które jest nam ukazane w Jezusie Chrystusie. Dlatego tych takich środków, jeżeli chodzi o napełnianie serca miłością, jest bardzo dużo. Tutaj w książce, która będzie do nabycia też po obiedzie, są wypunktowane niektóre. Nie dało się napisać o wszystkim, bo to jest taki szeroki wachlarz,
ale są tutaj podstawy. Ja nawet o tym wszystkim nie jestem w stanie Wam opowiedzieć, bo za dużo czasu by to zajęło, to trzeba kilka dni rekolekcji, żeby tak na spokojnie sobie z tym tematem pobyć i powoli to przerobić. Ale najistotniejsze z tych elementów to przede wszystkim życie sakramentalne, czyli spowiedź i Eucharystia. To są takie dwa najmocniejsze środki, które wprowadzają Boga do mojego serca. Ja cały czas będę mówić w tym aspekcie pozytywnym, dlatego że lubię tak mówić o czyśćcu. Bo zobaczcie, mamy na przykład szklankę, w której są resztki herbaty. Możemy ją oczyszczać na różne sposoby. Możemy na przykład wylać tę herbatę, prawda? I wtedy zostaje to naczynie puste. I nie wiadomo, co ktoś do tej szklanki wrzuci, jeżeli zostawimy ją pustą. A możemy oczyszczać przez napełnianie. Jeżeli będziemy permanentnie wlewać wodę do szklanki, ona nie dość, że wyrzuci to, co jest resztką i czego chcemy się pozbyć, to jeszcze dodatkowo oczyści tę szklankę i cały czas szklanka jest pełna. Nie wejdzie tam już nic więcej. I właśnie o takie napełnianie też prosił Alicję Lęczewską Pan Jezus. Mówi, bo zło jest agresywne. Ono się zaraz wciśnie. Jeżeli ktoś pójdzie do spowiedzi tylko po to, żeby wyrzucić ze swojego serca grzechy, a nie po to, żeby nabrać miłości, żeby móc żyć Bogiem w codzienności, to z tym pustym sercem, takim oczyszczonym z tych po prostu nieczystości, z grzechów, odchodzi od konfesjonału i zaraz zły duch wciska mu się z czymś ponownie do serca. Nie tak dawno na rekolekcjach był taki pan i mówi do mnie tak, mówi, siostro, ja nie chodzę do spowiedzi tak często. Mówi, bo wiesz, siostro, co się dzieje? Idę do spowiedzi. Mówi, 3 miesiące miałem spokój z jakimś tam grzechem. Idę do spowiedzi i mówi, 2 dni po wpadam w to samo. Ja mówię, proszę pana, no bo jeżeli pan przez te 3 miesiące, prawda, jakby zepnie się i wytrwa w tym, jakby nie myśli o tym, żeby skorzystać z sakramentu, w chwili, kiedy pan idzie i czerpie tej miłości, diabeł się z tego nie cieszy, prawda? Więc uderzy go znowu, po prostu żeby go zniechęcić do sakramentu pojednania. Po co się spowiadasz, jak i tak zaraz zgrzeszysz, prawda? To jest na pewno grzech nałogowy, bo to tak wygląda w nałogach, prawda? Jeżeli ktoś tam ma takie zniewolenie jakimś nałogiem, to tak to funkcjonuje i bardzo wiele osób mówi to samo, że jest dobrze, jeżeli nie chodzę do spowiedzi. Tak samo też wiele osób, które żyją bez sakramentu małżeństwa, po zawarciu sakramentu nagle robi się bardzo źle w ich relacjach. I mówię, no to lepiej, gdybym się nie żenił. Nieprawda. Jeżeli diabeł mnie nosił w kieszeni, to dawał mi spokój. Ale jeżeli ja się wyrwałam, to nie daje mi spokoju. Rozumiecie? Więc trzeba myśleć o tym, żeby serce napełniać, żeby iść do spowiedzi po miłość, po łaskę, po siłę, a nie tylko, żeby coś z siebie wyrzucić. To jest jeden z elementów. Sakrament pojednania oczyszcza nas z grzechów, ale też daje dyspozycję do sięgnięcia po miłość. I trzeba z tym iść do spowiedzi, że idę po miłość. Idę do Jezusa, żeby mi przebaczył i żeby być bliżej Niego, żeby mieć więcej łaski, więcej siły. Bo tej łaski Pan Bóg daje każdemu aż nad obficie, ale jeżeli ja się na to zamknę, to ta łaska mnie mija. Ona do mnie nie dociera, do środka, nie oczyszcza mnie. Wtedy ja się po prostu na nią zamykam. Więc jeżeli przystępuję do sakramentu, chcę się oczyścić, żeby po prostu przyjść i powiedzieć Jezusowi, przepraszam Cię.
przepraszam, że skrzywdziłam człowieka, że skrzywdziłam siebie, że skrzywdziłam Ciebie, bo Chrystus cierpi w swoim mistycznym ciele cały czas, dopóki my wszyscy nie będziemy w niebie. On cały czas doświadcza cierpienia. I jeżeli ja krzywdzę kogoś, krzywdzę jego mistyczne ciało. Jeżeli siebie krzywdzę, to w swoim ciele, w swoim sercu, w swojej duszy dodaję bólu Jezusowi. W tym sensie Paweł mówi, że dopełnia udręk Chrystusa. Cóż trzeba dopełniać po Jezusie? Przecież ofiara jest doskonała. Pan Jezus nas zbawił, nie ma doskonalszej ofiary. Co trzeba dopełniać? Właśnie to, że jeżeli ja kocham bliźniego i jeżeli za niego podejmuję pewne ciężary, to dopełniam jakby tego zbawczego działania Chrystusa w jego ciele, którym jest Kościół. Ja pomagam drugiemu człowiekowi, właśnie to Pan Jezus mną się posługuje. Takiego dopełnienia chce. Takiego dopełnienia potrzeba. I właśnie to pochylenie się nad drugim człowiekiem jest też elementem oczyszczania naszego serca. Każdy dobry czyn, każde zwrócenie uwagi na potrzeby bliźniego, odwrócenie się od siebie jest odwróceniem się od pychy, jest wejściem w miłosierdzie, w naśladowanie Jezusa, który nie patrzył na siebie, ale patrzył na nas w tym, co czynił. I nie wyliczał, ileż to za nas wycierpiał i czy to już dość, czy nie, tylko przyjął wszystko, co było mu dane unieść, chociaż nie wszystko musiało się wydarzyć. Ale podjął wszystko, co ludzie mu zgotowali i nie wyrzuca nam tego, że tak tyle musiał za nas cierpieć. I jeżeli my wchodzimy w tę mentalność Jezusa, że chcemy poprzez przebaczenie, poprzez pragnienie pojednania z Nim zaczerpnąć tej łaski, to chcemy skorzystać z tego daru, który On dla nas przygotował. Przez swoje wcielenie, potem przez życie w rodzinie, później przez nauczanie, potem przez cierpienie, przez śmierć, przez zstąpienie do otchłani i przez zmartwychwstanie. To wtedy my wchodzimy po prostu w to, co Pan Jezus uczynił i chcemy z tego skorzystać, z tego daru. I to są sakramenty, to jest Eucharystia też. W Eucharystii cały czas dokonuje się aktualna ofiara Jezusa Chrystusa, chociaż cały czas jedyna, ale aktualna. Nie tak, jak chcą protestanci, że jest to tylko pamiątka. To nie jest tylko pamiątka. To jest uobecnienie tej ofiary, która się dokonała. Cały czas przychodzi żywy i prawdziwy Jezus. Gdyby tak nie było, Alicja po Komunii Świętej nie spotkałaby Jezusa twarzą w twarz. To było doświadczenie, którego nie da się zapomnieć, jeżeli ktoś z Was może miał takie doświadczenie. Że Pan Jezus stanął przy nim żywy, prawdziwy, taki, że po prostu dałby się pociąć, jakby ktoś powiedział, że to nie On. I Alicja czegoś takiego doświadczyła. Do świętej Faustyny Pan Jezus powiedział, kiedy była chora, już bardzo chora, i kapłan przyszedł do niej z Komunią Świętą. Pan Jezus mówi, gdyby kapłan Tobie mnie nie przyniósł, ja bym pod taką postacią sam przyszedł do Ciebie. Więc jak to może być tylko pamiątka? On tutaj jest i dał się zamknąć w tym tabernakulum. Tęskni za nami bardzo. Dzisiaj w nocy też będzie tęsknił, jakby ktoś tak chciał tutaj być przy nim w nocy. Będzie się na pewno bardzo cieszył. Nie będę tutaj po prostu wchodzić w te kwestie obecności Pana Jezusa, tylko zauważmy jedną rzecz, że my żyjąc tu na ziemi, mamy mnóstwo form, które napełniają nasze serce miłością i one nie bolą. Cierpienie jest tylko jednym z tych środków dla nas dostępnych za życia, bardzo ważnym. Cierpienie dotknie każdego z nas w którymś momencie życia.
ale jest to jakiś element, tylko jakiś aspekt naszego życia i jeden z elementów, na które składają się na to, żebyśmy mogli z czystym sercem przejść do nieba. A dusze czyśćcowe mają tylko ten jeden. Dlatego Pan Jezus powiedział do Alicji: nie zazdrość tym, którzy skończyli życie. Bo ona w pewnym momencie mówi, że zazdrości im. Mówi: jak dobrze mają ci, którzy już do ciebie poszli. Pan Jezus mówi: nie zazdrość im. Bo będąc tam, będziesz chciała wrócić i mieć te szanse, które masz za życia. Nie trzeba ani pragnąć śmierci, ani życia, ani zdrowia, ani choroby, ani miłości, ani porzucenia przez kogoś kochanego. Trzeba pragnąć wypełnić wolę Bożą. Czy w życiu, czy w śmierci, jak mówi święty Paweł. Czy w zdrowiu, czy w chorobie. Czy w samotności, czy w obfitości przyjaciół i bliskich. Byleby wypełniła się wola Boża. I my to mamy tutaj. Po prostu mamy cały wachlarz tych różnych form. Jedną z nich po Eucharystii, czyli jakby czerpiącą z sakramentów, bo to jest też forma, która jest zakotwiczona w sakramencie Eucharystii, to jest adoracja Najświętszego Sakramentu. To jest wpatrywanie się w Jezusa. Dusze czyśćcowe cierpią, bo Go nie widzą. A my możemy tutaj oczy wypaczyć, patrząc na Niego. Ktoś powie: no dobra, ja widzę tylko chleb. Ale wiara mi mówi: to jest Jezus. Może komuś z was po przyjęciu Komunii Świętej załomotało serce. Dlaczego? Bo to jest żywy Jezus. A może ktoś, będąc przed Najświętszym Sakramentem, nagle zobaczył, że wydawało mu się, że jest 5 minut, a jest 50. Co to było? Bo Jezus jest żywy. Miłość mnie pociągnęła. I wtedy możemy troszeczkę zrozumieć, jaka jest różnica w przeżywaniu czasu w wieczności. Że tam chwila może znaczyć tyle, co u nas 100 lat. I odwrotnie. Więc to, że ktoś umarł 100 lat temu, nie oznacza, że na pewno jest w niebie. A ja nie wiem, ile mam dni na to, żeby wpatrywać się w Najświętszy Sakrament. Więc korzystajmy, dopóki mamy czas. Czas jest czymś bardzo ważnym dla nas tutaj, w życiu ziemskim, ponieważ jesteśmy w ten czas wpisani. I on określa mój początek życia i koniec mojego życia. Początek i koniec jest w gestii Pana Boga. Nie ja zaplanowałam swoje zaistnienie. Ktoś powie: rodzice. Pośrednio tak. No przecież się znikąd nie wzięłam, prawda? Nawet Pan Jezus przyszedł przez ciało kobiety. Przez ciało Maryi. Pan Jezus, Ojciec, Bóg Ojciec chciał, żeby Jezus był podobny do nas we wszystkim, oprócz grzechu. Więc żeby zrodził się, to też ma sens, dlaczego Pan Jezus przyszedł w rodzinie. Dlaczego nie przyszedł w inny sposób. Tylko w tej relacji kobiety i mężczyzny. Kiedy sięgniemy do Księgi Rodzaju, to zrozumiemy dlaczego. Wszystko, co się wydarzyło w przyjściu Pana Jezusa, jest dziełem odkupienia. Wszystko. Nic nie jest przypadkiem. Nic. Ani Jego sen, ani Jego odpoczynek, ani spożywanie posiłków, czy nauczanie, to wszystko jest dziełem zbawczym. I kiedy my wpatrujemy się w naszego Pana, który jest z nami, żywy i prawdziwy, napełniamy swoje serce Panem Jezusem. Wielu ojców Kościoła mówi, że nasze zmysły to są okna duszy. Przez te zmysły, w zależności od tego, na co je skierujemy, na to się otworzymy. Jeżeli ja patrzę na Najświętszy Sakrament, często, wy jesteście rodzicami, pracujecie, macie zaangażowania różne takie,
które niekoniecznie w takim stopniu pozwalają być przy Panu Jezusie, jak my mamy to w regule jako osoby konsekrowane. Mamy tutaj większe możliwości do tego, chociażby przez to, że w każdej wspólnocie jest kaplica. W każdym domu jest kaplica i mamy na wyciągnięcie ręki Pana Jezusa 24 godziny na dobę. Wy nie macie Go w postaci eucharystycznej 24 godziny na dobę. Macie Go w postaci takiej, że może być w waszym sercu cały czas, prawda? Przez łaskę. Ale jeżeli chcemy adorować Najświętszy Sakrament w takiej postaci, trzeba przyjść do kościoła. Trzeba wejść tam, gdzie jest tabernakulum, gdzie Pan Jezus jest w tej postaci eucharystycznej. Więc no, nie dla każdego jest to tak bezpośrednio dostępne. Ale jeżeli jest dostępne, to trzeba z tego korzystać. Właśnie mając to na uwadze, że jeżeli będę w czyśćcu, nie będę mogła tego robić. A tu mogę. Tutaj mogę i to mnie oczyszcza. To oczyszcza mój wzrok z tego wszystkiego, czym mój wzrok jest atakowany w świecie. Świat rozumiem tak jak święty Paweł. To, co się przeciwstawia duchowi. To, co się przeciwstawia Bogu. Bo sam świat stworzony jest przepiękny, prawda? Jest dziełem Boga. Ale ten, który jest władcą też tego, co złe, diabeł, prawda? To wszystko składamy w tym jednym słowie świat. I świat nie będzie nas kochał, moi drodzy, jeżeli my będziemy kochać Pana Jezusa. I trzeba się z tym liczyć i będzie nas odciągał od tego, żebyśmy nie patrzyli na dobro, żebyśmy nie słuchali tego, co dobre, bo wiara rodzi się z tego, co się słyszy. Więc to, czego słucham, to mnie formuje do wiary. Bo wiara nie rodzi się z tego, co ja mówię, tylko z tego, co słyszę. Więc nie od wielości wypowiedzianych przeze mnie słów zależy moja wiara, tylko od tego, ile słów Bożych dotrze do mojego serca. To czyni moje życie pełnym wiary. Więc to zapatrzenie się w Najświętszy Sakrament ma ogromne znaczenie. To jest z moich oczu Pan Jezus zdejmuje te zasłony reklam, filmów, obrazów, które we mnie wchodzą, ponieważ jestem w środowiskach, gdzie na przykład w salonach, w serwisach samochodowych, tam, gdzie jest poczekalnia dla klientów, są ogromne ekrany pozawieszane i cały czas jest włączona telewizja, prawda? Chciał, nie chciał, albo przez słuch, albo przez wzrok, to dociera. Chyba, że się wyjdzie, jeżeli nie jest za zimno na zewnątrz, żeby szukać ratunku przed tym, co wchodzi. A czasami jest tak, że ktoś pracuje w kastoramie i cały dzień słucha muzyki, której wcale by nie chciał słuchać. Coś ciągle bębni, prawda? Hałas. Hałas jest permanentny hałas. Czy ktoś pracuje tak między ludźmi, że jest nieustanny gwar? I słuchajcie, jeżeli sobie nie pozwolimy na chwilę ciszy i wytchnienia, będziemy w tym hałasie po prostu czynili siebie niemożliwym do usłyszenia Słowa Bożego. Jeżeli nie dajemy sobie tej przestrzeni ciszy, to właśnie dlatego dobrze jesteście na rekolekcjach, prawda? Tutaj wychodzicie, żeby słuchać Słowa, żeby słuchać Słowa, żeby z Nim trwać, żeby dać Mu możliwość dotarcia do mojego serca. I tutaj wchodzimy w taką przestrzeń bardzo ważną. To jest kolejna po sakramentach spowiedzi i Eucharystii. Zresztą jest elementem też każdej Eucharystii. To jest słuchanie Słowa Bożego, które niesamowicie oczyszcza. Oczyszcza, wymiata z nas te słowa, które świat nam wciska, żebyśmy szukali tego, co jest w świecie. Świat rozbudza nasze pragnienia, nasze pożądliwości. Po co jest to wszystko ukazywane nam jako niezbędne do naszego życia? Wiele mamy takich, prawda, teraz sytuacji, że bez tego się nie obędziesz, bez tego nie będziesz piękna, bez tego nie będziesz męski, bo nie pachniesz na przykład tam Old Spice czy tam czymś innym. Już nie jesteś facet.
nie wiem, co jesteś, ale nie, bo nie pachniesz tak, a powinieneś tak pachnieć, to wtedy po prostu ten cały taki, no jakby ogon zapachowy się za tobą ciągnie i wszystkie kobiety wtedy widzą w ciebie supermana, prawda? Po co jest to nam wszystko dawane? Żeby rozbudzić pożądliwość, żebyśmy zaczęli pragnąć rzeczy doczesnych, a nie wiecznych. A jeżeli będziemy przywiązani do czegokolwiek tu na świecie, nie będziemy mogli od razu po śmierci oglądać Pana Boga. Trzeba będzie się od tego odwiązać. Dlatego Pan Jezus mówi, że jeżeli ktoś z nas będzie bardziej kochał ojca, matkę, żonę, dzieci, pola i tak dalej, nie będzie mógł być z Nim w Królestwie. Nie dlatego, że dzieci, ojciec, matka i tak dalej mają być czymś, co nam przeszkadza. Ale jeżeli ja się do tego przywiązuję, jeżeli ja się do tych osób przywiązuję, przywiązanie będzie przeszkodą, nie te osoby, nie relacje. Pan Jezus chce pięknych relacji, rodzinnych, przyjacielskich, ale nie takich, które mnie wiążą. Nie takich, które mnie w jakiś sposób blokują na przyjmowanie Pana Boga. Tutaj ksiądz Glas mówił o tym, że w Szczecinie słuchałam, bo akurat Pan Grzegorz mi powiedział, niech siostra posłucha. No i dobrze, chwilę znalazłam, posłuchałam księdza Glasa. I mówił o czymś takim, że łatwo jest nam znaleźć towarzystwo do stołu. Łatwo, ale znaleźć towarzystwo do postu niekoniecznie. Właśnie. Tutaj, kiedy człowiek zaczyna myśleć o swojej wieczności, zaczyna nieco inaczej wartościować swoją codzienność też. Relacje z innymi ludźmi, relacje do świata stworzonego też, do przyrody. Że na przykład ze względu na psa ktoś nie idzie do kościoła, prawda? Bo nie zostawi psa samego. O tym pisze Pan Jezus do jednej z mistyczek, do chyba siostry Leonii Nastał. Pisze wprost, że przez zwierzęta ludzie nie korzystają z sakramentów, żeby nie zostawić pupila w domu. Widziałam we Francji kobietę, która z psem na rękach przystępowała do Komunii Świętej. Ciężka sprawa. Współczuję takiej osobie, która przechodzi na wieczność, do wieczności z psem na rękach. Będzie miała tam dużo do zrobienia po tamtej stronie i będzie bolało. Będzie bolało to odrywanie się tam od stworzeń. Wszystko jest piękne i dobre, jeżeli nas nie wiąże. Jeżeli wiąże, jeżeli zauważamy, że coś nas wiąże, coś nas blokuje na Boga, trzeba to odcinać. Trzeba prosić Pana Jezusa, żeby dał łaskę, żebyśmy mogli oderwać się od tego, co nas blokuje na przyjęcie go do swojego serca, żeby nasze serce było piękne i czyste. Tutaj bardzo takim, w tej książce będziecie mieć to tak dokładniej opisane, żeby czuwać też właśnie słuchając to Słowo Boże, które Pan Jezus sam mówi, że Słowo nas oczyszcza. W Ewangelii według świętego Jana to znajdziemy, gdzie Pan Jezus mówi, że przez to słowo, które wypowiedział do uczniów, uczynił ich już czystymi. Że oni są czyści. I to słowo, jeżeli będziemy chcieli przyjmować do swojego życia, ono nas będzie czyniło czystymi. Ale wiecie, kiedy i w jaki sposób? Nie taki, że biorę sobie Pismo Święte i aha, no mam tego słowa trochę poczytać, prawda? No to biorę książkę, otwieram i sobie czytam. No właśnie tam, nie mów, to przez Pana odstąpiłem, czego bowiem On nienawidzi, tego nie uczyni. I tak dalej. Przeczytałam, zapomniałam. Tak mówi święty Jakub. Że jesteśmy podobni do człowieka, który staje przed lustrem. Popatrzył na siebie, o jest okej,
idzie i już nie pamięta, jak wygląda. Jeżeli Słowo Boże ma mnie przemieniać, moi drodzy, trzeba coś z siebie dać, żeby móc się z tym Słowem spotkać. Jeżeli we mnie już wejdzie ileś godzin ludzkich słów, Słowo Boże już się nie wciśnie. Słowo Boże musi wyprzedzić słowo ludzkie. Trzeba wstać trochę wcześniej dla Słowa Bożego. Troszeczkę sobie uszczuplić snu, żeby spotkać się z Bogiem, zanim mój małżonek powie: o, dzień dobry, kochanie. Zanim on to do mnie powie, najpierw, żeby Jezus mi powiedział: kocham cię. A ponieważ cię kocham, to nie rób tego, tego, albo zrób dzisiaj to. Słowo Boże przed słowem ludzkim. Jak się da, pokarm Boży przed pokarmem ludzkim. I modlitwa przed działaniem. Trzy rzeczywistości. Jeżeli nie da się pokarmu eucharystycznego spożyć przed pokarmem ziemskim, bo nie każdy ma możliwość pójścia na mszę przed pójściem do pracy na przykład, to Słowo Boże jest też pokarmem. Więc jeżeli ja spotkam się ze Słowem Bożym, spotkam się z Jezusem, usłyszmy to. Jeżeli otwieram Słowo Boże, Pismo Święte, mam mieć świadomość, że spotykam się z Bogiem, który w swoim Słowie do mnie przychodzi. Z Jezusem, z żywym, prawdziwym. I Jezus o sobie mówi, że jest pokarmem dla nas. I dlatego, jeżeli ktoś nie ma możliwości nakarmienia się Eucharystią przed tym, jak wyruszy w swoje działanie, to niech troszeczkę dłużej pokarmi swoje ciało, swojego ducha Słowem Bożym, tym spotkaniem z Jezusem. Będzie to i słowo, i pokarm w jednym. I wtedy łatwo mi będzie modlić się, rozpoczynając na przykład pracę. Bo ja mam w sobie to słowo. To słowo we mnie żyje. I tak dzień w dzień, permanentnie, jeżeli zaczniecie to praktykować, zobaczycie, że w pewnym momencie zrobi wam się ciało takie jak ołów. Tak będzie ciężko wstać z łóżka. Będzie ciało tak mocno ciążyło, tak jak jest napisane w Księdze Mądrości, że ziemski namiot przytłacza duszę. Że ciało sprawia, że ledwo znajdujemy to, co jest pod ręką. Że ciało będzie się domagało po prostu tego, żeby nie wstać. Dlaczego? Dlatego, że zły duch chce, żebyśmy spali. On chce, żebyśmy spali. On nigdy nie śpi. Jest takie przysłowie, diabeł nie śpi, prawda? On nigdy nie śpi, ale nas perfekcyjnie usypia. Jeżeli ktoś nie odczuwa trudu, walki o to, żeby być z Bogiem, to znaczy, że śpi. Jeżeli jest mu tak elegancko i fajnie, i miło, i przyjemnie, fajnie, wszystko jest fajnie, to znaczy, że to, co jest w moim życiu, jest tylko na powierzchni pobożności. Jeżeli chcę wejść w głąb, od razu natknę się na przeszkody. I to jest jeden z elementów tego oczyszczania serca tutaj na ziemi. To jest walka duchowa. Akurat o walce duchowej tutaj tak wprost nie pisałam w tej książce. Może będzie w innej, ale jest to coś, co trzeba podjąć każdego dnia. Zły duch będzie nam mówił tak: jeszcze nie, jeszcze nie, jeszcze nie wstawaj. Później, później, teraz się wyśpi, bo przecież potrzebujesz, zdrowie ci zaraz ucieknie. Musisz spać, jeszcze nie. A kiedy sobie pozwolimy na to jeszcze nie przez pół godziny, potem się zrywamy z łóżka i wtedy mi diabeł mówi: szybko, 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 bo nie zdążysz, szybko. Co nagle? To są dwa sposoby działania złego ducha. Jeszcze nie, odpocznij, nie śpiesz się, to nie, to jeszcze zdążysz, o tam na mszę, tam kiedy jeszcze pójdziesz. A potem się okaże, że przyjdzie tyle ludzi do mnie,
że nie można wyjść w niedzielę z domu, bo mam całe mieszkanie gości. No i teraz jak? No jak tu pójść? No, zostawić ich? A trzeba było wstać wcześniej i pójść do kościoła. Pójść na Eucharystię. I właśnie to jest działanie złego ducha. Jeżeli ja tego nie widzę, że diabeł o mnie walczy, żebym ja miała brudne serce, im więcej brudu, tym on się bardziej cieszy. Bo już bardziej mnie trzyma. Dlatego diabeł nie pomoże nam oczyścić serca. Nie łudźmy się. Dlatego trzeba tutaj bardzo zdecydowanego działania, żeby sięgnąć po te środki, które nam Pan Bóg daje. Jednym z nich jest również taka higiena zmysłów. To się bardzo wiąże też z tym, co mówiłam o słuchaniu Słowa Bożego i patrzeniu, adorowaniu Najświętszego Sakramentu. Dlatego, że to są dwa podstawowe zmysły, które są bardzo ważne u nas. To jest wzrok i słuch, przez które wchodzi albo dobro, albo zło. Albo to, co jest dobrem i miłością, to, co oczyszcza nasze serca, albo to, co brudzi nasze serca. Jeżeli tutaj najprawdopodobniej w każdym pokoju jest coś na ścianie, że jak się przebudzimy, to albo widzimy krzyż, albo widzimy święty obraz, prawda? Ale w naszych mieszkaniach okazuje się, że niekoniecznie. Powiedzcie mi, co ma w głowie małżeństwo, które zasypiając i budząc się widzi fototapetę na ścianie, która jest fototapetą bynajmniej nie z wizerunkami, prawda, świętych. Ktoś sobie taką fototapetę powiesił, że ksiądz nawet powiedział, mówi, siostra, nawet głupio mi było wejść do tego pomieszczenia po kolędzie. Mówi, a moi ministranci mówią, pójdziemy tam? Proszę księdza, pójdziemy tam? Co zostało tym ministrantom w oczach? Młodym chłopcom, którzy są bardzo po prostu na to jeszcze nieodporni? A ci ludzie, którzy budzą się i zasypiają z takim, czy ten człowiek będzie wierny swojej małżonce? Nie ma szans. Tak samo i ona nie będzie wierna. Ciało jest po prostu na pierwszym miejscu wypunktowane. Co jest na naszych ścianach w sypialniach? Tak sobie przypomnijcie, co tam macie. Na co patrzycie, kiedy otwieracie oczy? Telewizor? Aha. Niektórzy tak mają w sypialniach, nie? I wielki telewizor. A nad drzwiami malutki krzyżyk. I nikt tam nie patrzy na te drzwi, prawda? To kiedyś tak było, że nad drzwiami wszędzie w domach był krzyżyk. Ale wtedy też były święte obrazy na ścianach. A teraz mówią, to jest kicz. Proszę siostry, ja tego nie będę wieszał. To jest kicz. Wizerunek Matki Bożej albo, nie wiem, Jezusa Okrzyżowanego. To jest kicz. Trzeba sobie kupić dzieło sztuki. No i jakiś akt na przykład. O, dzieło sztuki. I jeżeli człowiek to na co patrzy, czego słucha, jeżeli ktoś mówi, że nie może wyłączyć telewizora, bo nie zaśnie, no to już wiemy, jakiego on ma Boga. Już wiadomo. Jeżeli on sprawia, że ja z nim zasypiam, no to tak normalnie człowiek wierzący mówi noc spokojną, śmierć szczęśliwą, niech mi da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty, prawda? A tutaj niech mi noc spokojną da mój telewizor i te programy, które tam są w telewizji. I zasypiam. Gdzieś tam on się wyłącza w którymś momencie. Zobaczmy, że nasz wzrok i słuch są bardzo podatne na to, żeby wpuścić do swojego wnętrza to, na co je otworzymy. A czasami otwieramy tak bezmyślnie. Trzeba bardzo mocno tutaj objąć decyzją swoje zmysły. Jeżeli jestem w towarzystwie, gdzie mowa moich przyjaciół czy znajomych schodzi poniżej poziomu, to po prostu albo trzeba powiedzieć, albo umiejętnie zmienić temat, albo opuścić towarzystwo. Całkiem zwyczajnie. Jeżeli, nie wiem, na siłowni jest puszczana muzyka, która jest
jest muzyką New Age, nie będę chodzić tam i ćwiczyć. Chyba że chcę się tym napełniać. Muzyka też, muzyce jest nierówna. Melodia melodii jest nierówna. I dlatego, jeżeli słuchamy muzyki, moi drodzy, trzeba bardzo mocno selekcjonować, jakiej muzyki się słucha. Jeżeli, bo za tą melodią coś idzie. My nawet możemy nie wiedzieć co, a to w nas wejdzie. Dlatego ta higiena zmysłów jest bardzo ważna. Bardzo ważna. Dobrze wiecie, jak może zadziałać dotyk. Że ja podając rękę człowiekowi mogę wyrazić życzliwość, radość z przywitania się, a mogę tym dotykiem upokorzyć człowieka. Wzrokiem mogę upokorzyć człowieka. Mogę go podnieść, dodać mu godności, a mogę mu tej godności odjąć. W zależności od tego, jak popatrzę na człowieka. Czy jak na osobę, czy jak na przedmiot. To jest bardzo ważne i jeżeli zdarza się wam na przykład, że w towarzystwie widzicie osoby, albo może i wam się tak zdarza, że nie jesteście w stanie mówić bez przerywników typu na K i innych, prawda? No to czym jest napełnione moje serce, jeżeli Jezus mówi, że z obfitości serca mówią usta? Jeżeli ja nie potrafię mówić bez wulgaryzmów, to co we mnie siedzi? Kiedyś jadąc samochodem wzięłam na tak, żeby podwieźć, dwie osoby stały na przystanku, machały, wyglądały niegroźnie, no to z reguły się nie zatrzymuję, bo się boję. Nie, ale myślę, że te kobiety raczej mnie nie skrzywdzą. Pada deszcz, no to je podwiozę. Okazało się, że jedna z nich jest nauczycielką. No i zaczęły tam coś opowiadać, nie? No i zaczęły mówić bardzo ciekawym językiem te panie. Ja mówię, że no, mowa jest bardzo ważna, prawda? Ja mówię, pani jest nauczycielką. I no, jeżeli nauczycielka używa wulgaryzmów, to co nauczy swoje dzieci i dzieci? Ona mówi, bo pani to tak łatwo mówić, bo pani tak wygląda na pobożną osobę, to pewnie to nie sprawia problemu. Mówi, ale jak ja przychodzę i dzieci mnie zdenerwują, to nie daję rady. No właśnie, a dlaczego? To co mam w sercu? Jeżeli nie mogę inaczej powiedzieć do dziecka, tylko muszę stosować wulgaryzmy? Jeżeli nie możemy się pośmiać z takich zwyczajnych spraw, tylko musimy schodzić na płaszczyznę poniżej pasa? Co siedzi w takim człowieku? Pan Jezus mówi tak. Zawsze najpierw do człowieka, który się gubi, przemawiam miłosierdziem. Przemawiam delikatnością, miłością. Jeżeli ktoś nie słucha mnie, nie podejmuje tego, żeby być, no, wejść na drogę nawrócenia, muszę użyć mocniejszych środków i wtedy daję cierpienie. Jeżeli ktoś do momentu podeszłego wieku cały czas brnął w zło, czasami Pan Bóg daje bardzo dotkliwą chorobę na ostatnie lata. Właśnie, żeby dać możliwość trochę zdjęcia tych ciężarów ze swojego serca. A jest pytanie, jak ktoś przeżywa to cierpienie. Bo jeżeli je odrzuca, jeżeli bluźni Panu Bogu, to jeszcze dodaje sobie ciężaru. Nie korzysta z ostatniej szansy, która jest mu dawana. Jeżeli, tylko proszę mnie źle nie zrozumieć, nie każda choroba to jest to, tylko są takie sytuacje i to ten, który tego doświadcza, będzie, myślę, odczytywał też ten kod, że czasami Pan Bóg musi nas zatrzymać chorobą, żebyśmy zaczęli myśleć o swojej wieczności, o swoim życiu, o naprawieniu czegoś, o tym, żeby coś zmienić. Musi nas czasami po prostu potrząsnąć, bo już Jego łagodne,
pełne miłości i miłosierdzia słowo nie dociera, albo ktoś sobie nie daje tego powiedzieć. Bo jeżeli, nie wiem, 10-15 lat nie czyta Słowa Bożego, no to na mszę przychodzi, żeby odsłuchać, odstać i pójść, nawet nie wchodząc do kościoła, gdzieś tam, prawda, pod parkanem czy gdzieś. Ja jeszcze po parafiach prawie tydzień w tydzień widzę przeróżne rzeczy. I żal mi tych ludzi, to trzeba się modlić za takie osoby. One są po prostu na zewnątrz. Więc jak to słowo ma do nich dotrzeć? I czasami już jak Pan Jezus nie ma innej możliwości dotarcia, to czasami potrząsa człowiekiem albo przez jego cierpienie, albo przez cierpienie kogoś bliskiego. Przez jakieś doświadczenie, jakieś niepowodzenie, którego ktoś doświadcza, ktoś bliski. I wtedy zaczyna się dopiero jakby to budzenie, że Pan Bóg musi w taki trudny sposób czasami nas obudzić. Ale ważne jest to, żebyśmy chcieli się dać obudzić. Żebyśmy podjęli to, co Pan Bóg nam daje. To są te zmysły, o które trzeba zadbać, moi drodzy. Trzeba naprawdę się zastanowić, czy sięgać po jakąś lekturę, czy czytać prasę, na pewno tę prasę trzeba czytać, czy oglądać te obrazy, czy kupować kalendarze z takimi, a nie innymi obrazami. Co mam na tapecie w telefonie? To wszystko ma znaczenie. Wszystko ma znaczenie. Bo to wszystko wchodzi do naszego serca. I to serce obciąża. Jeżeli wchodzi dobro, to serce napełnia. Jeżeli ja się będę napełniać sercem dobrem, to będę też miała serce coraz bardziej czyste, coraz bardziej widzące. I to, o czym mówiłam na początku, czy tam w trakcie, że właśnie słowo przed słowem, pokarm przed pokarmem i modlitwa przed działaniem, czyli łaska jakby przede mną, żeby łaska poszła, zanim ja pójdę do jakiejś czynności, do czegoś, żeby łaska poszła, żeby Jezus tam wszedł. Bo oczyszczenie serca nie jest naszym dziełem. O własnych siłach nikt tutaj serca nie oczyści. Jeżeli nie zwróci się do łaski, do Pana Boga, to nie oprzemy się temu złu, bo ono jest od nas silniejsze. Ale Jezus jest silniejszy od zła. I dlatego opierając się na Nim, możemy oczyszczać swoje serce. To jest ta droga, której Pan Jezus chce dla nas tutaj w życiu ziemskim. Żebyśmy się napełnili, żebyśmy nie cierpieli po tamtej stronie. Ile osób czytało dzienniki duchowe Alicji Lęczewskiej? Jeżeli uważnie czytaliście, wiecie, co robić, żeby mieć serce czyste. Czytajcie Lęczewską, już nie czytajcie po prostu, można nie czytać świętego Tomasza, jeżeli to dla kogoś jest za trudny język. Można nie sięgać do Augustyna, bo może to też Państwo Boże, taki Bóg. Jest to język nie dla każdego komunikatywny. Ale u Alicji Lęczewskiej, u świętej Faustyny, chociaż świętą Faustynę też nie każdy jest w stanie odebrać, dlatego że tam jest dużo takich sformułowań, których zwyczajni ludzie po prostu mówią, to nie dla mnie, to jakieś po prostu mistyka, nie wiadomo co to. Ja to nie, w to nie wchodzę, nie jestem w stanie, ale do Lęczewskiej mówi językiem tak prostym, tak przejrzystym, takim po prostu dwudziestowiecznym. To są nasze czasy. Jeżeli weźmiecie te wskazania, które są u Lęczewskiej, tam znajdziecie przełożone Pismo Święte na dzień codzienny. Bo kto to mówi do niej? Słowo. Słowo wcielone mówi do Lęczewskiej cały czas. I w tym kogokolwiek spotkałam, kto się wziął za Pisma Lęczewskiej, mówi, jak ta lektura porządkuje życie. Bo ona nas zderza z codziennością, bo i Lęczewska musiała z tym wszystkim się zderzyć. Żeby żyjąc 52 lata takim życiem, niekoniecznie, prawda, bardzo złym. Ale tego Pana Boga tam niewiele było. Żeby te 52 lata można było zdjąć ze swojego serca w kolejnych latach, szła pod dyktando słowa.
I rzeczywiście, jeżeli ktoś poważnie potraktuje te fragmenty, które dotyczą na przykład wprost oczyszczania, ja je wyłuszczyłam z tych dzieł, te, które mi się wydawały najbardziej istotne, jeżeli chodzi o przeżywanie czyśćca na ziemi, ale niestety nie otrzymałam pozwolenia, żeby je dołączyć do tej publikacji. Mam wypisy trzech innych mistyczek, a akurat tej mi się nie udało, ponieważ już byłam umówiona z innym wydawnictwem. Może kiedyś tam w przyszłości, ponieważ to nie jest wtedy, to nie są dwa tomy, to jest już wybór, prawda, taki ścisły. Jeżeli byście chcieli, ja to mam tylko trochę pokreślone, ale jakby ktoś chciał, to można sobie to skserować na przykład. Mogę udostępnić te wypisy dotyczące właśnie przeżywania czyśćca tutaj na ziemi u Alicji Lęczewskiej. Jest to jedna z mistyczek, która miała bardzo konkretny, bezpośredni przekaz, że można przeżyć czyściec tu na ziemi. Dlatego to, co ja dla was mówię, to nie jest mój pomysł. To jest to, co wzięłam od świętych, od błogosławionych i od współczesnych mistyków, którzy mówią nam o tym, że lepiej cierpieć tu, lepiej tutaj zabiegać o czyste serce, niż znaleźć się z nieczystym sercem po tamtej stronie.